Siema ludzie, tutaj z Zakolników i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny materiał na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej ciekawej rzeczy, która miała miejsce w totalnej prasce Plejadzie Gwiazd. A mianowicie chodzi o pewien easter egg, nawiązanie z 5. odcinka pod tytułem Księżycowy Obręcz, gdzie pojawił się na jednej z kamer, oczywiście której kontrolował Chris, można powiedzieć, ze studia. A mianowicie o postać, chodzi o postać Slendermana. Tak, ale zanim się, można powiedzieć, przybliżę jego postaci, to przeczytam wam jego opis, bo ogólnie mówi się, że to jest, wiadomo, miejska legenda, bla 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 i tak dalej, ale no. Slenderman opisuje się jako jego jako szczupłą, wysoką osobę noszącą czarny garnitur, nosi również białą koszulę z czerwonym krawatem. Ma nieokreślone rysy twarzy w miejscu, gdzie powinna być twarz. Jest po prostu gładka skóra. Przedstawiana jest on jako postać o wysokości granicach 3-4 metrów. Niezdolna do rozciągania swoich kończyn do długości niemożliwej dla normalnego człowieka. Niekiedy przedstawiana jest również z mackami zrastającymi z pleców. Ciekawe, ciekawe, gdy wyciąga swoje ramiona. Jego ofiary są prowadzane w stan przypominający hipnozę, podczas której odchodzą do tej istoty wbrew swojej woli. Zwolennicy istnienia Slendermana twierdzą, że zamieszkuje on wyłącznie tereny leśne, charakteryzujące się dużą ilością mgły i chmur, zwłaszcza kamuflażowi, rzekomo porywa on dzieci, które bez wiedzy pozwala rodziców weszły do lasu. Jest też bohaterem gry Slender. I co jest ciekawe, postać Slendermana już w internecie pojawiała się w roku 2009 na jednej z fotografii i potem ona została mocno memowana ogólnie w sieci, w różnych kompilacjach, nie kompilacjach i tak dalej. Ale co jest ciekawe, teraz co ma Slenderman do totalnej porażki? Już tłumaczę. A mianowicie, tu mi się wydaje, że twórcy Plejady Gwiazd, ogólnie starzyści Plejady Gwiazd, chcieli dawać strasznie dużo nawiązań do różnych popkultur i do różnych innych rzeczy, które są mocno popularne w sieci, jak i są, można powiedzieć, wyśmiewane, jak i niewyśmiewane. I Slenderman jest jedną z tych postaci. Ale patrząc na to, jaka jest geneza Slendermana, że on porywał osoby, zabijał ludzi w tych miejskich legendach, praktycznie przyczaił się w lasach. Mam wrażenie, patrząc na to, jaka jest jego geneza i jego umiejscowienie na wyspie Łałanakła, wydaje mi się, że w 5. sezonie las, który przemierzali uczestnicy w tym odcinku, w 5. odcinku, gdzie oczywiście pojawi się niebieski księżyc, mi się wydaje, że pod wpływem niebieskiego księżyca został wywołany Slenderman. I ten Slenderman, którego znamy z różnych zdjęć, z różnych filmików, z gry Slenderman nawet, którą kiedyś ja ogrywałem w tamtym roku, nawet na streamach, jakby to można powiedzieć, sobie tak ogrywałem, mi się wydaje, że postać Slendermana w totalnej porażce pojawia się pod wpływem niebieskiego księżyca, bo jak sami pamiętacie, wpływ niebieskiego księżyca w totalnej porażce w odcinku Księżycowy Obłęd działał tak, że osoby lub zwierzęta, które są miłe, stawały się agresywne, tak? To działało głównie na zwierzęta. Zwierzęta, które były miłe, stawały się agresywne, bądź te, które były agresywne, stawały się miłe, tak? Tak, mniej więcej taki był zabieg niebieskiego księżyca, tak działał niebieski księżyc w tym odcinku na faunę i florę. Oczywiście tutaj było nawiązanie, że Heather pod wpływem niebieskiego księżyca stała się miła. No tak, ale patrząc na to, kiedy już się pojawił niebieski księżyc i ogólnie to wszystko zaczęło się dziać wtedy w lesie, w tym odcinku, niestatyzowo na kamerach pojawił się Slenderman, patrzący się po prostu w kamerę, tak? Patrząc się tak w bok. Mi się wydaje, że Slenderman w totalnej porażce jest takim, nie wiem, odzwierciedleniem efektu niebieskiego księżyca. Nie wiem, czy to jest po prostu żart twórców, głupi easter egg, czy to jest jakieś głębsze nawiązanie, ale chciałem zrobić też o tym materiał, ale patrząc na to, że tutaj jedna anomalia z księżyca spowodowała, czy tam jakiś tam bieg w księżycu, nie wiem jak to nawet opisać, spowodował wydarzenie takie, że się w serial pojawił Slenderman, to ja nie wiem, czy tutaj szukać jakiegoś głębszego znaczenia, ale mam wrażenie, że pod wpływem tego, co się działo w tym odcinku, jakie miały efekty, te ważne wydarzenie, wokół którego się kręciła fabuła tego odcinka,
Mam wrażenie, że Slenderman mógł być wywołany. Mógłby być wywołany. Ma to jakiś tam pewnie mniejszy, większy sens, ale to jest moja luźna teoria. Nie brać tego odcinka jakoś mocno na poważnie, bo to jest moja głupia teoria, którą wymyśliłem. Patrząc na tym, co się działo, można powiedzieć, po tym odcinku przez poszczególne sceny i jak się zachowywali zwierzęta pod wpływem niebieskiego księżyca w tym odcinku. Odcinek dosyć ciekawy, dosyć mocny, no dosyć dużo się działo. Jeśli chodzi o odcinek księżycowy Obłęd, to tutaj po raz chcę plejać gwiazd, ale patrząc na to, że się Slenderman tam pojawił, no cóż, tego było bardzo dużo, tych easter eggów. Tak, tutaj odsyłam was do materiału Pomidora, bo robił, z tego co pamiętam, już materiał o easter eggach w totalnej perasce, więc was tam też odsyłam, tam też jest dużo ciekawych smaczków. Ja akurat się skupię tutaj na jednej konkretnej rzeczy, czyli na Slendermanie, bo mi największe wrażenie na mnie to wywarło, że miejska legenda, która jest memowana od wielu, wielu lat, nawet ta postać dostała grę o sobie w roli głównej na różne platformy, tą konsole, komputery i tak dalej, i tak dalej. Trafiła też do, powiedzmy, kreskówki reality show i tutaj można powiedzieć już Plejada Gwiazd też mocno leciała z tymi różnymi nawiązaniami, moim zdaniem po bandzie, nie? Mówię, takie rzeczy się tam działy, że po prostu głowa mała i mówię, dla mnie wyłapanie tych smaczków z Plejady Gwiazd to mi zajmuje to już parę ładnych lat. I chyba na tym nie poprzestanę, bo mam naprawdę, jest tam tyle materiału, co można ciekawego znaleźć, jeśli chodzi o nawiązania, ogólnie w każdym sezonie totalnej porażki, że nie są trzy materiały robić, tylko trzeba się dobrze na tym skupić i sobie rozplanować, o czym mówić i jak to przedstawić, ale mówię, sprawa ze Slendermanem wygląda dla mnie jasno, że to jest po prostu, albo nie wiem, w jakiś magiczny sposób tym, można powiedzieć, niebieski księżyc go wywołał, że się pojawił na tle jednej z kamer, że normalnie za kulisami było widać postać Slendermana, jak ten sobie stoi w studiu i mamy to jedno z tych kamer i tam po prostu widnieje wizorek Slendermana, albo po prostu jakiś dziwny sposób wyspała nakła, a potem co się działo w czwartym sezonie, stała się nawiedzona i tyle, tylko mówię, nie wiem, czy to jest taki, wiecie, easter egg po prostu przemycony, czy ten easter egg miał mieć większą głębię. No mnie to zastanawia, mnie to ciekawi, jacy twórcy, jakie zamiar mieli w tym twórcy, ale naprawdę, dosyć ciekawy zabieg, fajny, śmieszny i do dziś mnie nurtuje, dlaczego Slenderman pojawi się w totalnej porażce. Nie wiemy tego po dziś dzień, mimo że Plejada Gwiazd miała premierę w 2013 roku w Ameryce i można powiedzieć 2014 wreszcie świata. Tego nikt nie wie. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej, ale powiedzcie mi szczerze, panie i panowie, co wy sądzicie na ten temat w komentarzach? Co sądzicie w ogóle o tym, że Slenderman miał swój debiut tutaj po raz? Czy to jest po prostu zwykły easter egg, czy to może mieć jakieś swoje przesłanie większe, głębsze, czy to po prostu był głupi żart twórców, hej, że patrzcie, miejska legenda, hehe, meby są z nim, wiecie co, wstawimy go sobie, będzie wesoło, nie? Bo w sumie to też tak można wziąć, czy do fabuły chcieli to bardziej dopasować, bo wiecie, no, fabuła tego odcinka była na tyle pokręcona, że w sumie, jak dla mnie, Slenderman nawet tam pasuje, bo się działy takie rzeczy, gdzie normalnie powinni się dziać, a mówię, że nawet ten pomysł z tym niebieskim księżycem, gdzie potem zwierzęta zmieniają pod jego wpływem zachowanie, to już było dla mnie taki dosyć dziwny pomysł. I moim zdaniem, można powiedzieć, Slenderman bardzo się wpasował w konwencję tego odcinka. Wiem, fabułą, to jest tylko reality show, który jest kreskówką, ale wiecie, no, to robi bardzo, można powiedzieć, mocne wrażenie. No cóż, dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, a ja się z wami żegnam i do następnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Cześć!